kanał YouTube Ku Bogu oraz wydawnictwo Fronda przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki księdza Wiktora Szponara pod tytułem Życie po śmierci. Śledztwo teologiczne. Rozdział drugi. Okiem teologa. Katolickie dogmaty, świetlista postać i bezwarunkowa miłość. W tej części książki omówię najważniejsze tezy teologiczne, które pojawiają się w relacjach pacjentów po NDE. Porównałem je do dokumentów Kościoła, pism ojców Kościoła oraz zatwierdzonych przez Kościół objawień mistyków. Osoby, które spotyka się po tamtej stronie, można sklasyfikować w trzech kategoriach. Są to anioły, zmarli i świetlista istota. Pacjenci w bardzo różny sposób określają świetlistą istotę, natomiast jej opisy są do siebie bardzo podobne. Od świetlistej istoty bije bardzo silne, ale nieoślepiające światło. Co bardzo ważne, pacjenci bez względu na wyznawaną religię podkreślają osobowość tego światła. Od świetlistej istoty emanują akceptacja, bezwarunkowa miłość, szczęście, pokój. To była światłość, taka, jaką określa się Boga. Bóg jest światłością. Było jasno, przepięknie, ciepło i przytulnie. Takiego ciepła człowiek w zasadzie nigdy nie zazna na ziemi. Poczułam się bezpiecznie, przepełniona spokojem wewnętrznym. Nigdy podobnego uczucia ani przedtem, ani potem nie doświadczyłam, relacjonuje jedna z pacjentek Akademii Medycznej w Gdańsku. Halina Kobiela opisuje. To światło w ogóle nie raziło. Było przyjemne. Później czułam spokój. Taki dogłębny, prawdziwy spokój serca. Tam nie ma ani grama niepokoju. Prawdziwe dobro. Tam nie ma możliwości, żeby było coś złego. W jej obecności człowiek czuł się najszczęśliwszy, jak tylko mógł. Jeden z pacjentów, René Hauptelne, zwrócił uwagę na ubranie świetlistej istoty. Byłem zafascynowany jej tuniką. Jak można utkać coś ze światła? Ten i inny opis ubrania świetlistej istoty przypominają fragment Ewangelii mówiący o tunice Jezusa podczas przemienienia na górze Tabor. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. Najczęstszym określeniem istoty świetlistej postaci jest bezwarunkowa miłość. Gloria Polo pisze wprost. Wszystko było miłością. Andrzej Dufek opisuje Boga w takich słowach. Bóg jest miłością. Jest tylko miłością. Bóg jest miłością po prostu i jeszcze ma relacje. Zdałem sobie sprawę, że ten mój ostatni akt bądź wola Twoja był zwrotem do Bożego miłosierdzia. Bóg jest prosty. Jest tylko miłością. Jest doskonale, nieskończenie prostym bytem. To my jesteśmy skomplikowani. To w nas są emocje, jakiś progres, zmienność. Bóg jest niezmienny. Nie może to dziwić, gdyż Bóg jest miłością. Deus caritas est. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Świetlista istota zazwyczaj jest kojarzona z Chrystusem, ale nie zawsze. Starałem się dotrzeć do tego światła, ponieważ byłem przekonany, że to Chrystus. Jako chrześcijanin natychmiast to światło skojarzyłem z Chrystusem, który powiedział: Jam jest światłością świata. Katechizm Kościoła katolickiego naucza. W śmierci będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem.
czyli dokładnie tak, jak opisują to pacjenci. Nasuwa się pytanie, czy spotkanie ze świetlistą istotą, najczęściej utożsamianą z Jezusem, jest visio beatifica, czyli uszczęśliwiającą wizją Boga, o której mówi teologia. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, pragnienie prawdziwego szczęścia wyzwala człowieka od nadmiernego przywiązania do dóbr tego świata i znajduje swoje spełnienie w widzeniu i szczęściu Boga. Obietnica widzenia Boga przekracza wszelkie szczęście. W języku Pisma Świętego widzieć znaczy tyle to samo, co posiadać. Kto zatem widzi Boga, przez to samo, że widzi Boga, otrzymał wszystkie dobra, jakie można sobie wyobrazić. Konstytucja Benedykta XII, Benedictus Deus, wydana w bardzo szczególnym okresie nauczania papieskiego, wyjaśnia, że wszystkie dusze w niebie oglądały i oglądają Bożą istotę widzeniem intuitywnym, a nawet twarzą w twarz, bez pośrednictwa żadnego stworzenia. Ale Boża istota ukazuje im się bez osłony, jasno i wyraźnie, i dzięki temu widzeniu i rozkoszowaniu się dusze tych, którzy już umarli, są prawdziwie szczęśliwe i mają życie i odpoczynek wieczny. Także dusze tych, którzy w przyszłości umrą, będą oglądać tę samą Bożą istotę i rozkoszować się nią przed sądem ostatecznym. Niektórzy też spotykają aniołów, które im towarzyszą. Halinie Kobieli natomiast towarzyszyła brązowa postać, którą pacjentka utożsamiała z Matką Bożą. W pewnym momencie pojawiła się za mną po lewej stronie osoba ubrana na brązowo. Była dla mnie bardzo dobra, opiekowała się mną, czułam dużą radość i akceptację. Przypuszczam, że była to Matka Boża. Ona się mną zaopiekowała. Czułam z jej strony bardzo dużą troskę i miłość. Bardzo jej na mnie zależało. Myślę, że ona tam była, ponieważ od wielu lat noszę szkaplerz. Jedną z obietnic dla osób noszących szkaplerz jest szczególna pomoc w godzinie śmierci. Opisy szczęścia po śmierci i pięknej krainy mogą przypominać słowa kolekty z mszy pogrzebowej. Boże, pokornie Cię błagamy za Twojego sługę. Wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Film z życia. Ten element relacji NDE pacjenci zazwyczaj nazywają filmem z życia, przeglądem życia czy panoramą życia. Panorama życia to spojrzenie wstecz na własne życie od chwili narodzin, powrót do dawnych przeżyć. Człowiek w mgnieniu oka przeżywa jednocześnie całe swoje życie. Wydaje mu się, że czas i przestrzeń nie istnieją, a wszystko dzieje się jednocześnie. Pacjenci całymi dniami potrafią opowiadać o tym, co przeżyli w ciągu paru minut. Film z życia, niemal we wszystkich relacjach, odbywa się w obecności świetlistej istoty. Podczas tego, w cudzysłowie, filmu świetlista istota pokazuje ważne momenty z życia pacjenta. Często jednak pacjenci dziwią się, dlaczego w tej projekcji nie zostały uwzględnione ich awans zawodowy, prestiżowa nagroda czy wybudowanie wspaniałego domu. W przeglądzie życia zaś pojawiają się drobne z pozoru sytuacje, które dla świetlistej istoty mają ogromne znaczenie. Pacjenci odkrywają, że jakieś ich drobne, dobre lub złe uczynki dla drugiej osoby miały duże znaczenie. Wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, co naprawdę było ważne w jego życiu. Cały nacisk położony jest na relacje z ludźmi. To, co interesuje świetlistą postać, to to, jakie tworzyło się relacje z ludźmi, jak bardzo było się dla nich, jak bardzo się ich kochało. Pacjent widzi nie tylko same wydarzenia, ale także ich wpływ na życie, myśli i uczucia innych ludzi. Akcent położony jest na intencje, ukryte motywy i myśli. Widzi dalekosiężne konsekwencje swoich dobrych i złych uczynków, których nigdy nie był świadom. Zdaje sobie sprawę z efektu domina, które wywołały.
podczas tego doświadczenia widzi się także utracone szanse na relacje oraz utracone możliwości zrobienia dobra, a więc wszelkie zaniedbania. Nie tylko więc czyny są grzechem, ale i zaniedbania. Natomiast święty Augustyn w Państwie Bożym, opisując sąd, pisze: jest jakaś moc Boża, która sprawi, iż każdemu człowiekowi wszystkie czyny jego, dobre czy złe, przypomniane zostaną i z nadzwyczajną szybkością staną przed oczyma duszy, aby samo to uświadomienie było oskarżycielem lub obrońcą sumienia. Relacje pacjentów po NDE pokrywają się z opinią Ojca Kościoła. Gloria Polo opisuje, że w obecności Pana miała długi i bolesny rachunek sumienia z całego życia w świetle 10 przykazań. Oglądanie filmu z życia wyraźnie potwierdza to, o czym mówił Jezus. Wszystko, co jest ukryte, będzie ujawnione, a o tym, co jest tajemne, wszyscy się dowiedzą. Taką tezę postawił John Burke w swojej książce Zobaczyć niebo, prawdziwe historie. Podobnie w liście do Rzymian czytamy: okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie, według mojej Ewangelii. Ten sam aspekt filmu z życia mocno podkreśla Andrzej Dufek. Zaznacza on, że najważniejsze są motywacje czynu, nie zaś obiektywne zło czy dobro, które dany czyn spowodowało. Poznałem, że w zachowaniach, które uważałem za czysto altruistyczne z mojej perspektywy, była jakaś nieczysta intencja. Na przykład, kiedy wszystkie swoje pieniądze przekazałem innym, moją podświadomą intencją było poprawienie sobie humoru, własnej samooceny. Inspiracją była poprawa sobie samopoczucia. Nie byłem nastawiony tylko na bliźniego, ale w tym było moje ja. Kiedy czytam, że nic nie będzie zakryte, wszystko będzie wyjawione, to odczytuję to w tym kontekście. Bez względu na to, czy ogólny wynik panoramy życia był dobry czy zły, to świetlista istota ciągle obdarzała człowieka bezwarunkową miłością. Badacze stawiają tezę, że świetlista istota nigdy nie odrzuca człowieka, nawet najbardziej grzesznego, ale może się zdarzyć, że to sam człowiek ją odrzuci. Miller z kolei uważa, że film z życia jest doświadczeniem uniwersalnym, niezależnym od wyznawanej przez pacjenta religii. Bez względu na przekonania, pacjenci z całego świata relacjonują, że film pokazuje prawdziwe intencje, którymi kierowali się w życiu. Komentując badania Millera, Burke zauważa: nie rozstrzygajcie niczego aż do przyjścia Pana, który rozjaśni to, co ukryte w ciemności, i ujawni zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Powołuje się także na Ewangelię świętego Łukasza. Dlatego wszystko, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle, a co w domu szeptaliście na ucho, będzie rozgłaszane publicznie. Jeffrey Long natomiast wskazuje, że podczas tej panoramy życia świetlista istota nie osądza, nie wydaje wyroku, ale to sam człowiek, widząc i rozumiejąc swoje życie, wie, co o nim myśleć. Kiedy poznasz całą prawdę o samym sobie, będziesz dla siebie surowszy niż jakikolwiek sędzia, ocenił jeden z pacjentów Longa. Ważne wnioski przekazuje także Gloria Polo. Ujrzałam naraz wszystkie me grzechy, które popełniłam od mojej ostatniej spowiedzi, to znaczy od ostatniej spowiedzi u katolickiego księdza, i jego rozgrzeszenia, jak stawały się żywe. Najwięcej zaś bólu sprawiały Glorii Polo jej próżność i zachwyt nad jej pięknym ciałem. Piękno jej ciała stało się dla niej bożkiem i to bardzo bolało. Pacjenci z doświadczeniem filmu z życia podkreślają bezwarunkową miłość świetlistej istoty. Jest ona niezależna od dobrych czy złych czynów. Zbawienie jest łaską, na którą nie da się zasłużyć dobrymi czynami. Tak postawiona teza jest zgodna ze słowami świętego Pawła z listu do Efezjan. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest więc waszą zasługą, lecz darem Boga. Nie za dokonane czyny, aby się nikt nie chełpił.
Rodzi się więc bardzo zasadnicze pytanie. Czy opisywany przegląd życia można utożsamiać z sądem szczegółowym? Trzy punkty katechizmu Kościoła katolickiego bezpośrednio mówią o sądzie szczegółowym. Punkt 1021. Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w Jego drugim przyjściu, a także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie do jego czynów i wiary. Przypowieść o ubogim Łazarzu i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra, a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy, które może być odmienne dla różnych ludzi. Punkt 1022. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa. I albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Punkt 1051. Każdy człowiek w swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje na sądzie szczegółowym, bezpośrednio po śmierci, wieczną zapłatę od Chrystusa, sędziego żywych i umarłych. W przedwojennym podręczniku do teologii dogmatycznej czytamy: Pan Jezus zaraz po odłączeniu się duszy od ciała oświeci jej umysł tak, że dusza w tym świetle w jednej chwili przypomni sobie wszystkie swoje dobre i złe myśli, słowa i uczynki. Opisując tę rzeczywistość, święty Paweł w liście do Koryntian pisze: Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. To kolejny szczegół z relacji, który zgadza się z Pismem Świętym. Sąd szczegółowy obejmuje nie tylko złe, ale też dobre uczynki. Sąd szczegółowy według Kościoła katolickiego jest zaraz po śmierci, bezpośrednio po śmierci. Dlatego wydawać się może, że film z życia to właśnie sąd szczegółowy. Tak postawiona teza wydaje się z jednej strony bardzo zachęcająca, ale jednak zbyt daleko idąca. Tutaj pojawia się kilka wątpliwości. Jeśli film z życia w czasie NDE jest sądem szczegółowym, to rodzi się pytanie, czy człowiek po sądzie szczegółowym może wrócić na ziemię? Czy po swojej prawdziwej śmierci człowiek będzie miał jeszcze jeden sąd szczegółowy, przynajmniej z etapu między NDE a prawdziwą śmiercią, a więc czy można mieć dwa sądy szczegółowe? I w końcu, czy można doświadczyć sądu szczegółowego, jeśli się nie umarło? NDE to przecież nie jest prawdziwa śmierć, ale bliskie jej doświadczenie. W liście do Hebrajczyków jasno czytamy: Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. Odpowiedzi na te pytania w sposób oczywisty wydają się przeczące. Dlatego panoramy życia nie można uznać za sąd szczegółowy. Jest pewna grupa badaczy, która krytycznie ocenia autentyczność relacji z NDE, wysuwając argument, że w tych relacjach nie ma prawdziwego sądu szczegółowego, a skoro tak, to relacje te nie mogą być prawdziwe. Jednak to, że nie ma sądu w tych relacjach, oznacza jedynie to, że pacjenci w trakcie bliskiego doświadczenia śmierci nie doświadczyli śmierci, a jedynie byli bliscy śmierci, co wynika z samej nazwy tego zjawiska. Nie mogli więc dojść do sądu, bo prawdziwie nie umarli. Poza tym wyrok z sądu szczegółowego jest definitywny i bezwzględnie obowiązuje na wieki. Sąd ostateczny go nie zmieni. To, co najbardziej łączy doświadczenie panoramy życia z sądem szczegółowym, to jego natychmiastowość. Urząd Nauczycielski Kościoła naucza, choć nie wprost, że do sądu szczegółowego dochodzi natychmiast po śmierci.
Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes naucza. A każdy będzie musiał zdać sprawę przed Trybunałem Boga z własnego życia wedle tego, co czynił. Dobrze czy źle? Magisterium nie przedstawia scenariusza sądu szczegółowego, niemniej współczesna teologia porównuje go do rozprawy z własnego życia, gdzie człowiek jest sądzony zgodnie z Bożą, a nie ludzką sprawiedliwością. Sądzonym jest się z każdej zmarnowanej szansy czynienia dobra, grzech, zaniedbania. W tym sądzie człowiek też jest sędzią dla samego siebie. Rozpatrywana jest każda aktywność duchowa i materialna, każde dobro i zło zrealizowane od momentu, w którym człowiek zaczął używać rozumu i wolnej woli. Ciekawy szczegół przedstawia Gloria Polo w swojej książce Trafiona przez piorun. Z jej relacji wynika, że choć film z życia obejmuje także wczesne dzieciństwo, to rachunek sumienia był z jej grzechów popełnionych od ukończenia 13 roku życia. Lommel natomiast zauważa, że dzieci poniżej 6 roku życia nie oglądają filmu ze swojego życia. Podstawowym kryterium filmu z życia jest miłość człowieka do Boga i bliźnich. To teza wysuwana wprost przez osoby po NDE niemal żywcem z podręczników teologicznych, podobnie jak kolejna. Natomiast teologiczne komentarze wskazują, że badanie ludzkiego sumienia dokonuje się mocą oświecenia Bożego, które ujawnia duszy jej moralność. Otrzymuje ona IDE, poznawcze i specjalne światło, za pomocą którego wnikliwie poznaje swoje zasługi oraz winy z życia na ziemi. Natomiast osądzenie dusza wydaje sama. Według świętego Tomasza z Akwinu to sumienie człowieka będzie na sądzie ostatecznym oskarżycielem i obrońcą. Wszystkie te cechy wymieniają pacjenci po NDE, opisując panoramę życia. Jeśli więc panorama życia nie jest sądem szczegółowym, choć faktycznie spełnia przynajmniej niektóre jego cechy, to czym jest i czemu służy? Zwolennicy autentyczności relacji bliskich śmierci utrzymują, że jest to specjalna łaska od Boga, która służy rewizji swojego życia. Jej celem jest pomoc w nawróceniu, dostrzeżeniu swoich błędów i ich konsekwencji. Film z życia to jedna z metod, podobnie jak całe NDE, którą posługuje się Bóg, żeby nawrócić człowieka i jego bliskich. Pacjentka doktora Moody'ego konkluduje: a kiedy zobaczyłam te moje złe postępki, które popełniłam wobec matki i ojca, jakże tego żałowałam i zapragnęłam cofnąć się w czasie, aby to naprawić. Ian McCormack zapytał Boga o cel swojego doświadczenia. Bóg pokazywał mi, że było mnóstwo ludzi, którzy nie dowiedzą się o nim, jeśli nie podzielę się z nimi tym doświadczeniem. Nie kocham tych ludzi, odparłem, ale ja ich kocham i pragnę, żeby mnie poznali, usłyszałem w odpowiedzi. Potem Pan rzekł: jeśli wrócisz, musisz widzieć wszystko w nowym świetle. Inna osoba przyznaje się, że po tym doświadczeniu zapragnęła naprawić swoje relacje z rodzicami, których krzywdziła. Film z życia, jak i całe NDE, wydaje się szczególną łaską otrzymaną od Pana Boga, której celem jest nawrócenie pacjenta. Warto także zauważyć, że do dziś żaden pacjent po bliskim doświadczeniu śmierci nie przedstawił relacji sądu ostatecznego, co, biorąc pod uwagę tradycyjne przekonania chrześcijan, musi zastanawiać. Dogmat teologiczny, że sąd ostateczny, w przeciwieństwie do sądu szczegółowego, nie następuje od razu po śmierci, ale dopiero po paruzji, jest mało znany. To rozróżnienie było jasne i w starożytnych symbolach, i we współczesnej teologii, która jednoznacznie odrzuca teorię zmartwychwstania w śmierci. Międzynarodowa Komisja Teologiczna zauważa nawet, że patrząc poza środowisko wyznań chrześcijańskich, należy przyjąć, że eschatologia dusz jest wspólnym dobrem religii niechrześcijańskich.
Wszystkie znane relacje NDE odrzucają dość popularną, zwłaszcza w ruchach protestanckich, negację podwójnej fazy eschatologicznej. Analizując relacje, można także odnieść wrażenie, że podczas filmu z życia silny akcent położony jest także na samo spotkanie z Bogiem, Jego obecność, a nie na proces sądowy. Sąd szczegółowy pozwala zrozumieć swoje życie, a nie tylko je osądzić. Świetlista postać nie jest przedstawiana jako surowy sędzia, ale jako prawda i miłość. Sąd opisany przez pacjentów nie wzbudza strachu, ale miłość połączoną z bojaźnią. Doświadczenie piekła. Część osób, które przeżyły NDE, nie znalazło się w niebie, ale w piekle lub czyśćcu. Ich opisy są bardzo realne, zgodne z Pismem Świętym i objawieniami mistyków. Z opisów pacjentów można wyciągnąć następujący wniosek. W piekle ludzie bardzo cierpią fizycznie, ale jeszcze bardziej emocjonalnie. O ile w czyśćcu największy ból powoduje tęsknota za Bogiem, o tyle w piekle tej tęsknoty nie ma. Piekło to stan oddzielenia się od Boga. To, jak doświadcza go dana dusza, zależy od tego, jak żyła. Bóg daje nam wolną wolę, nie wtrąca się, podobnie jak jego aniołowie. On uszanuje wybór osoby, która pragnie rozpocząć wieczność bez niego. Pisze Howard Storm, były ateista, który doświadczył piekła i przeszedł nawrócenie. Natomiast Burke trafnie konkluduje. Piekło to spełnienie żądań wolnych istot, które chcą być wolne od Boga. Takie wyjaśnienie bardzo trudnego problemu teologicznego. Czy miłosierny Bóg może kogoś wtrącić do piekła? Zaproponowane przez pacjentów po NDE jest zgodne z katechizmem Kościoła katolickiego. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od niego. Ten stan samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła, dokonuje się to przez jego dobrowolne odwrócenie się od Boga, czyli grzech śmiertelny, i trwanie w nim aż do końca życia. W ten sam sposób wypowiada się święty Tomasz z Akwinu. Podobne spostrzeżenie ma służebnica Boża Józefa Maria Menendez. Dusza sama się tam do piekła zapada, rzuca się tam, jakby chciała zniknąć z pola widzenia Boga, aby móc go nienawidzić i przeklinać. Święta Faustyna pisze podobnie. Dusza będzie potępiona tylko ta, która sama chce, bo Bóg nikogo nie potępia. Komentując tę problematykę, jeden ze znakomitych polskich przedwojennych dogmatyków, ksiądz dr Sieniatycki, zauważa pewien paradoks. Czy wszechmogący Bóg może ustąpić przed naporem grzesznika? Józef Ratzinger w Jezusie z Nazaretu naucza podobnie. Bóg nie może zwyczajnie ignorować nieposłuszeństwa ludzi. Nie może traktować go jako rzeczy nieistotnej, pozbawionej znaczenia. Taki rodzaj miłosierdzia byłby tanią łaską. Bezwarunkowa dobroć Boga nie może być nigdy w sprzeczności z prawdą i związaną z nią sprawiedliwością. Jeden ze świadków wspomina, że będąc w piekle zaczął się modlić, co wywołało potężny gniew i frustrację wśród diabłów. Przykład ten daje do myślenia, ponieważ rodzi się pytanie, jaki status ontologiczny mógł mieć ten pacjent w piekle, skoro jeszcze mógł się modlić i miał w sercu tęsknotę i pragnienie Boga? To pytanie pozostaje otwarte, tak jak pytania teologiczne dotyczące stanu pośredniego, status interim, choć wydaje się, że człowiek w trakcie NDE nie ma jeszcze pełnego stanu pośredniego, gdyż jeszcze nie umarł. Należy przypuszczać, że człowiek w stanie pośrednim nie byłby w stanie modlić się w piekle.
Dane dotyczące częstotliwości występowania opisów piekła budzą jednak spore zastrzeżenia metodologiczne. Przede wszystkim należy zauważyć, że ze względu na wstyd wiele osób nie chce się dzielić z innymi takim doświadczeniem i je zataja. W badaniach Holdena, Graysona i Jamesa aż 23% osób określiło swoje przeżycia jako zatrważające, przerażające lub rozpaczliwe. Inne badania mówią o około 1-2%. Rodzi się więc pytanie, skąd ta rozbieżność? Być może część z tych 23% nie doświadczyła piekła, ale czyśćca. W tym miejscu trzeba jasno zaznaczyć, że opis czyśćca w relacjach NDE pojawia się jednak bardzo rzadko. Być może czyściec jest mylony z piekłem. Na podstawie wielu relacji można wysunąć wniosek, że piekło, podobnie jak niebo, składa się z różnych warstw czy też kategorii. Nie jest więc tak, że każdy w piekle cierpi tak samo, podobnie jak w niebie, nie każdy doznaje takiego samego szczęścia i miłości. W relacjach osób po bliskim doświadczeniu śmierci, które doświadczały piekła, czasami pojawia się wątek doskonałego aktu żalu. Pacjenci relacjonują, że chwilę przed śmiercią błagali Boga o wybaczenie swoich grzechów. Jedna z osób wspomina: wtedy rozbłysło nade mną światło i dosłownie wyciągnęło z ciemności. Badania nad NDE nie znają przypadku, kiedy osoba po wzbudzeniu doskonałego aktu żalu, sądząc, że powinna trafić do piekła, rzeczywiście tam trafiła. Czasami świetlista postać pokazuje jej piekło, ale pacjent ma świadomość, że dzięki skrusze przed śmiercią tam nie trafi. O akcie żalu w ostatniej chwili życia wspomina także Andrzej Dufek, mówiąc, że po chrzcie to był najważniejszy moment w jego życiu. Warto zauważyć, że opisy piekła pacjentów po NDE nie są złagodzone. Opisy te dają zadość postulatowi wysuniętemu w liście do biskupów o niektórych zagadnieniach teologicznych dotyczących eschatologii Kongregacji Nauki Wiary. W liście tym z 1979 roku kongregacja przestrzega: jeśli chodzi o sytuację człowieka po śmierci, należy przestrzec przed niebezpieczeństwem wyobrażeń fantazyjnych i zbyt dowolnych, ponieważ taka przesada staje się w dużej mierze przyczyną trudności, na jakie często napotyka wiara chrześcijańska. Obrazy użyte w Piśmie Świętym należy jednak uszanować. Trzeba koniecznie przyjąć ich głęboki sens, unikając ryzyka nadmiernego złagodzenia, które często jest równoznaczne z pozbawieniem istotnych treści wyrażanych przez te obrazy. Z badań porównawczych nad relacjami NDE jasno wynika, że istnieje rzeczywistość piekła, co oczywiście jest zgodne z doktryną wiary katolickiej. O istnieniu piekła nieprzerwanie naucza i przypomina w różnych kontekstach historycznych Kościół rzymskokatolicki. Pierwszy oficjalny dokument Kościoła dotyczący piekła, Fides Damasi, pochodzi z V wieku i jest zapisem uchwał Synodu Rzymskiego z 382 roku. Drugą ważną wypowiedzią magisterium Kościoła z okresu patrystycznego jest symbol qui cumque. W różnych kontekstach historycznych i teologicznych Kościół wypowiedział się na temat piekła także na synodzie w Orange, Soborze Laterańskim, Soborze Liońskim II, w Konstytucji Benedictus Deus, na Soborze Florenckim, na Soborze Trydenckim oraz w Wyznaniu Wiary Ludu Bożego Pawła VI. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno naucza: dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki i ogień wieczny. Apokatastaza. Ważny głos w dyskusji nad apokatastazą zajmują pacjenci po NDE. Apokatastaza ma wiele odmian i na przestrzeni wieków różnie bywała rozwijana. Ale generalnie według tego poglądu teologicznego piekło jest puste, ponieważ miłosierny Bóg nie byłby w stanie nikogo skazać na piekielne męki,
a żaden człowiek po spotkaniu z Bogiem już nigdy by się od Niego nie odwrócił. Relacje osób po NDE jednoznacznie odrzucają apokatastazę, która choć różnie rozumiana była i jest silnie obecna w teologii. W jej duchu wypowiadali się ojcowie Kościoła, jak na przykład święty Klemens Aleksandryjski, święty Grzegorz z Nysy, święty Grzegorz z Nazjansu, święty Ambroży czy pisarze wczesnochrześcijańscy, jak Dydymus, ślepy Orygenes oraz średniowieczni doktorzy Kościoła jak Jan Duns Szkot. Nurt ten żywy jest także wśród najwybitniejszych współczesnych teologów. Hans Urs van Balthasar w swojej książce o znamienitym tytule pyta, czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Na gruncie polskim zwolennikiem nadziei powszechnego zbawienia jest Wacław Hryniewicz. W swojej osobistej książce pod wiele mówiącym tytułem Nadzieja zbawienia dla wszystkich, od eschatologii lęku do eschatologii nadziei, zaznacza, że powszechne zbawienie nie może być pewnikiem. Powinno być przede wszystkim sferą nadziei, duchowego zmagania, modlitwy. Ufam, że Chrystus znajdzie drogę do ludzkiego serca. Ale nie odpowiadam się za apokastazą rozumianą jako konieczność zbawienia powszechnego. W sprzyjającym tonie wypowiadają się o apokatastazie także niektórzy hierarchowie, jak na przykład ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Współcześni zwolennicy apokatastazy podkreślają często, że ich poglądy są ich osobistą nadzieją, a nie doktryną. Natomiast Gloria Polo pisze: największym kłamstwem, największą sztuczką diabła jest to, że szerzy bajki, jakoby w ogóle nie istniał. Skoro niektórzy aniołowie oddzielili się od Boga, to czy ludzie będą lepsi od aniołów? Z kolei katechizm Kościoła katolickiego naucza: dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła. Pismo Święte, Magisterium, jak i objawienia mistyków, m.in. świętej Faustyny, świętej Katarzyny ze Sieny, świętej Teresy od Jezusa, świętego Jana Bosko czy siostry Łucji z Fatime, katechizmu Kościoła katolickiego, a także relacje osób po NDE opowiadają się jednoznacznie przeciw idei pustego piekła. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy: raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi pisze: nauczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy. Bliskie doświadczenie śmierci, a chrześcijaństwo i inne religie. Bóg jako osoba. Światło, które pojawia się w relacjach osób po bliskim doświadczeniu śmierci, bez względu na wyznanie czy światopogląd, zawsze jest osobowe. Pacjenci nie rozpływają się w bezosobowej miłości, nie jednoczą się ze sobą. Ibn Aleksander jednoznacznie pisze: jeden z naszych największych błędów polega na wyobrażeniu sobie Boga jako istoty bezosobowej. Ponadto dusza po śmierci według pacjentów po NDE
nie staje się częścią Boga, nie rozpływa się w jedności, ale zachowuje swoją indywidualność pomimo rozłączenia z ciałem ziemskim, które zmartwychwstanie w czasach ostatecznych i przemieni się w ciało uwielbione. Andrzej Dufek jednoznacznie pamięta. Kiedy byłem zjednoczony z Bogiem, zanurzony w Jego miłości, cały czas miałem zachowaną swoją tożsamość. Nie rozpłynąłem się w Bogu. Nie czułem się Bogiem, choć czułem się bosko. Miałem bardzo wyraźne poczucie odrębności swojej osoby. Pamiętałem, kim jestem. Miałem swoją tożsamość. Ta miłość mnie ogarnęła, zatopiła, ale nie unicestwiła. Tam byłem ja na 100%. Ten stan wprowadził mnie w uwielbienie, w jeden wielki zachwyt. Osobowość Boga to jedna z najsilniej akcentowanych tez teologicznych przez pacjentów po NDE. Teza ta jest zgodna z magisterium. Reinkarnacja. Niezwykle rzadko pacjenci opisują reinkarnację. Zapytany o reinkarnację Moody odpowiedział: żaden ze zbadanych przeze mnie przypadków nie wskazuje na to, że reinkarnacja istnieje. Jednak trzeba pamiętać, iż żaden z nich jej nie wyklucza. Warto tu zaznaczyć, że sam naukowiec wierzy w reinkarnację, a więc jego wyniki badań nie potwierdziły jego wierzeń. Z kolei Gloria Polo podczas NDE poczuła satysfakcję, że nie dała się zwieść i nie uwierzyła w reinkarnację. Pismo Święte w sposób jednoznaczny odrzuca ideę reinkarnacji. W liście do Hebrajczyków czytamy: postanowione ludziom raz umrzeć. Konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium jasno mówi o jednym, jedynym biegu naszego ziemskiego życia. Katechizm Kościoła katolickiego jasno stwierdza, że po śmierci nie ma reinkarnacji. Międzynarodowa Komisja Teologiczna przypomina naukę Kościoła. Chodzi o koncepcję reinkarnację znaną w pogaństwie, która, ponieważ całkowicie sprzeciwia się Pismu Świętemu i tradycji Kościoła, zawsze była odrzucana przez wiarę i teologię chrześcijańską. Międzynarodowa Komisja zauważa, że koncepcja reinkarnacji jest bardzo popularna także w krajach europejskich i katolickich. Czyściec. Obecnie świat nauki zna tylko kilka przypadków NDE po próbie samobójczej. Każdy z niedoszłych samobójców opisuje, że po drugiej stronie czekało go podobne lub gorsze cierpienie niż to na ziemi. Cierpienie, które było powodem samobójstwa, nie zniknęło, bo problem przez samobójstwo nie został rozwiązany. Dodatkowe zaś cierpienie powodowała panorama życia, podczas której samobójca dowiadywał się o skutkach, jakie spowodowała jego śmierć. Niektórzy zaś mówili o przeświadczeniu, że w tej otchłani będą przez dłuższy czas, ale ostatecznie pójdą do nieba. Opis tego stanu przypomina czyściec. Opisy czyśćca w relacjach NDE pojawiają się niezwykle rzadko. Chyba najbardziej znany opis czyśćca z NDE przekazała nam Gloria Polo. Polo opisuje, że najgorszą torturą w czyśćcu jest nieobecność Boga. Jego kompletna nieobecność, bo tam nie czuje się Boga. Kolumbijka opisuje także dodatkowe cierpienia, którymi poddani są samobójcy. Muszą przyglądać się, jak ich najbliżsi, którzy jeszcze żyją, cierpią z ich powodu. Dusze czyśćcowe samobójców muszą oglądać swoich rozpaczających rodziców. Opisy czyśćca pacjentów po NDE są podobne do tych z wizji mistyków. Prawdopodobnie ognia czyśćcowego doświadczył także Andrzej Dufek. Niewypowiedziane cierpienie przy tym jednosekundowym doświadczeniu ognia, a później niewypowiedziane szczęście. Opis czyśćca znajdziemy też w jednej ze średniowiecznych relacji, którą prawdopodobnie można uznać za pochodzącą z bliskich doznań śmierci.
Święty Beda, czcigodny doktor Kościoła w swojej historii kościelnej narodu angielskiego, zawarł historię Drytelma ze Szkocji, którego uznano za zmarłego, ale po dniu leżenia w łóżku ocknął się i opowiedział żonie swoją wizję czyśćca. Ciekawe jest, że Drytelm rozróżnił kilka stanów w czyśćcu. Od przypominającego piekło, gdzie trafili grzesznicy, którzy jednak na łożu śmierci się nawrócili, do miejsca, które przypominało niebo, ale jeszcze nim nie było. Warte zwrócenia uwagi jest to, że w tej średniowiecznej relacji znajdziemy stałe elementy NDE opisane przez profesora Moody'ego w 1975 roku. Czyściec jest prawdą wiary wyznawaną przez katolików i prawosławnych, ale został odrzucony przez protestantów. Doktryna czyśćca nie jest także znana w judaizmie, islamie, hinduizmie, buddyzmie czy ruchach New Age. Konsekwencje NDE. Film z życia, jak i całe NDE, wydaje się szczególną łaską otrzymaną od Pana Boga, której celem jest nawrócenie pacjenta. Pacjenci przechodzą głębokie nawrócenie i czasami mają na tyle odwagi, by dzielić się z innymi. Oprócz nawrócenia niektórzy zauważają u siebie zwiększoną empatię. Niemal wszyscy dochodzą do przekonania, że miłość bliźnich jest najważniejszą sprawą na ziemi. Pacjenci po NDE stają się lepszymi ludźmi, naprawiają swoje relacje, wybaczają, pielęgnują bezinteresowną miłość do bliźnich. Pacjenci często też zostają wyleczeni z jakichś duchowych chorób, jak kompleksy, brak samoakceptacji, trudności w wybaczeniu doznanych krzywd. Pacjenci przestają także bać się śmierci, jednocześnie mają pragnienie długiego życia, by móc jeszcze wiele dobrego w życiu zrobić. Wszyscy jednoznacznie potępiają samobójstwo jako sposób powrotu do, w cudzysłowie, raju. Pacjenci po NDE jednoznacznie wysuwają tezę, że cały świat ma sens, jest logiczny, ma swój cel. Wzrasta także pragnienie zdobywania wiedzy, zwłaszcza z dziedziny teologii, filozofii, psychologii i nauk przyrodniczych, zwłaszcza fizyki. Wydaje się więc, że jest to skuteczna metoda nawracania ludzi przez Pana Boga. Po bliskim doświadczeniu śmierci dochodzi bardzo często do zmian postaw życiowych i nawróceń. Z drugiej jednak strony są badania, które wskazują, że wiele osób po doświadczeniu śmierci klinicznej przestało praktykować swoją dotychczasową religię. Osoby te jednocześnie deklarują zwiększenie u siebie uczuć religijnych, których jednak nie chcą spełniać w instytucjach religijnych. Wzrasta zainteresowanie duchowością, ale spadają praktyki wspólnotowe. Dochodzi do indywidualizacji religijności niezależnie od wcześniej wyznawanej religii. Biorąc pod uwagę statystykę, a nie pojedyncze przykłady, powyższe badanie wydaje się najsilniejszym argumentem przeciwko autentyczności większości doświadczeń bliskich śmierci. Wydaje się nieprawdopodobne, by po prawdziwym doświadczeniu Boga większość osób zrezygnowała z życia wspólnotowego. Badania te jednak pochodzą ze środowiska niewątpliwie powiązanego z różnymi ruchami religijnymi o wątpliwej reputacji, w tym New Age. Niemniej w żaden sposób nie może to podważać wiarygodności tych badań. Sutherland swoje badania wykonał po 19 latach od bliskich doświadczeń śmierci respondentów. Po części więc spadek praktyk religijnych pacjentów można tłumaczyć ogólnospołeczną tendencją, którą powszechnie się obserwuje. Ponadto według tego samego badania Sutherlanda dar jasnowidzenia deklarowało 38% badanych przed NDE, a 71% po tym doświadczeniu. Telepatii doświadczyło 42% respondentów przed NDE, a 86% po NDE. Te badania nad NDE w całości mogą jednak budzić pewne wątpliwości metodologiczne. Niemniej jest to na pewno ważny głos w dyskusji nad bliskim doświadczeniem śmierci. Natomiast w środowisku katolickim można znaleźć dość sporo świadectw o pozytywnym wpływie na życie religijne. Halina Kobiela swoje bliskie doświadczenie śmierci nazywa
najlepszymi rekolekcjami. Andrzej Dufek przyznaje: potrafiłem się zatopić w modlitwie na 3 godziny, a pacjentka Akademii Medycznej w Gdańsku zaznacza, że znacznie częściej przystępuje do sakramentu spowiedzi i komunii świętej. Helmut Laun, który swoje doświadczenia śmierci spisał na prośbę kardynała Franza Königa, pisze o całkowitym nawróceniu. Najmłodszy syn Helmuta Launa, Andreas, został biskupem pomocniczym w Salzburgu i wykładowcą teologii moralnej. Mój bliski miał NDE. To możliwe? Co zrobić, jeśli ktoś z naszych bliskich twierdzi, że miał doświadczenia bliskie śmierci? Jeśli nam o tym powiedział, to znaczy, że ma do nas bardzo duże zaufanie. Zdecydowana większość pacjentów przez rok nikomu nie mówi o swoim doświadczeniu z obawy przed wyśmianiem. Pacjenta po NDE najlepiej skierować do roztropnej, dobrze wykształconej osoby duchownej. Może to być ksiądz, siostra albo brat zakonny, diakon stały czy dziewica konsekrowana. Wstępna rozmowa z duchownym może zweryfikować autentyczność tego doświadczenia. Później pacjent powinien znaleźć kierownika duchowego. W kierownictwie duchowym należy uwzględnić, na ile to możliwe, badanie autentyczności doświadczenia bliskiego śmierci. Inaczej należy kierować osobą, której doświadczenie, pomimo jej przekonania, jest na pewno fałszywe, a inaczej osobą, której autentyczność doświadczenia jest wysoce prawdopodobna. Jeszcze inną opieką duchową należy otoczyć osobę, której pochodzenie doświadczenia możemy upatrywać w działaniu szatana. Krytycy autentyczności relacji NDE najczęściej mówią o halucynacjach spowodowanych przez jeszcze nam nieznane reakcje w mózgu. Stany te porównywalne są więc do jakiegoś rodzaju halucynacji, przypominających te, które są na przykład po zażyciu narkotyków. Porównując jednak znane medycynie halucynacji do wizji NDE, nie sposób nie zauważyć zasadniczych różnic. Po pierwsze, halucynacje dla pacjentów są mgliste, niewyraźne, często nielogiczne i z czasem o niej zapominają. Dokładnie odwrotnie niż wizje podczas NDE, które nieraz są przez pacjentów nazywane ultrarzeczywistością. Ponadto podczas filmu z życia ludzie dowiadują się o sobie nowych rzeczy, poznają konsekwencje swoich czynów i w efekcie nawracają się i odmieniają swoje życie. Po halucynacjach nikt nigdy czegoś takiego nie zaobserwował. Co ciekawe, pacjenci jednoznacznie potrafią rozróżnić obrazy, które widzieli podczas NDE, od snu czy halucynacji, których także doświadczyli. W niektórych przypadkach prawdopodobieństwo wystąpienia halucynacji jest z punktu widzenia medycznego niemożliwe ze względu na niedziałającą korę mózgu, w której ewentualnie mogłoby dojść do halucynacji. Najwięcej jednak wątpliwości wzbudza fakt, że wielu wpływowych naukowców, w tym Ibn Aleksander, uważa, że za pomocą różnych metod można powtórzyć bliskie doświadczenia śmierci. Choć tutaj nawet w środowisku związanym z różnymi nowymi ruchami religijnymi pojawiają się głosy sprzeciwu. Michael Persinger uważa, że poprzez czaszkową stymulację magnetyczną niektórych obszarów mózgu można wywołać podobne doświadczenia do tych z NDE. Badania jednak, jak zauważa Lommel, wykazują zasadnicze różnice między taką symulacją a prawdziwym NDE. Natomiast Ibn Aleksander twierdzi, że za pomocą medytacji o nazwie ChemiSync, opracowanej przez Roberta A. Monroe, jest w stanie wrócić do rzeczywistości, której doświadczył w czasie NDE. Ten pogląd bardzo mocno podważa autentyczność doświadczenia Aleksandra. Podsumowując, Lommel konkluduje, że czynniki psychologiczne i fizjologiczne mogą tłumaczyć poszczególne części NDE, ale nigdy nie tłumaczą tego zjawiska jako całości. Ponadto pozostałe 3 prospektywne badania, amerykańskie z 2003 roku na grupie 116 pacjentów i 2 angielskie z 2001 roku na grupie 63 pacjentów i z 2006 roku na grupie 39 pacjentów, dają bardzo zbliżone wyniki do tych holenderskich
z 2001 roku z 334 pacjentami. W sumie przebadano prospektywnie 562 pacjentów, a wyniki badań są ze sobą zbieżne. Jednym z najważniejszych wyników tych czterech prospektywnych badań jest to, że NDE występuje dokładnie w momencie śmierci klinicznej, kiedy nie ma żadnej aktywności mózgu i wszystkie funkcje mózgu ustały. Bruce Grayson, autor amerykańskich badań nad NDE, stwierdza: zachowanie trzeźwej świadomości i przeżywanie złożonych doświadczeń podczas udowodnionej medycznie śmierci klinicznej podaje w wątpliwość twierdzenie, że świadomość zlokalizowana jest tylko w mózgu. Natomiast sam Parnia i Peter Fenwick konkludują swoje badania w Anglii. Złożone przeżycia, jakie są meldowane w doświadczeniu, nie mają prawa powstać ani nie powinny być zapamiętane. Niektórzy jednak twierdzą, że zatrzymanie krążenia i płaski zapis EEG nie wykluczają jakiejś aktywności mózgu, gdyż EEG bada wyłącznie aktywność elektryczną kory mózgowej, która rzeczywiście kilka sekund po zatrzymaniu akcji serca przestaje działać. Jednak badania rezonansu magnetycznego mózgu dowiodły, że wspólna i jednoczesna aktywność kory mózgowej, pnia mózgu i ich wzajemna komunikacja hipokamu ze wzgórzem jest niezbędna do zachowania świadomości. Lommel również dowiódł, że wyznawana religia czy wcześniejsza wiedza o NDE nie mają wpływu na występowanie tego doświadczenia. Jednak to, co jest chyba najbardziej niesamowite w tych doświadczeniach, patrząc na nie od strony krytycznej, to fakt, że są one ze sobą w zdecydowanej większości spójne. To tak, jakby co najmniej kilka tysięcy przebadanych ludzi w różnym wieku, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, z pięciu kontynentów, o różnych wierzeniach i światopoglądach, miało tę samą halucynację. Ciekawe jest też to, że wszystkie te wizje są zgodne, a przynajmniej są mocno zbliżone do eschatologii chrześcijańskiej. Natomiast niemal zawsze są sprzeczne z eschatologiami islamską, buddyjską, hinduską czy żydowską, Szeol. Jak do tej pory wszystkie medyczne próby wyjaśnienia zjawiska NDE są niesatysfakcjonujące. Jak zostało wcześniej zauważone, osoby po NDE zazwyczaj próbują pogłębić swoje życie duchowe. Część z nich szuka kierowników duchowych, którzy otoczyliby ich swoją ojcowską opieką. Kierownik duchowy w pierwszej kolejności powinien ocenić zdrowie psychiczne wiernego i, o ile jest taka potrzeba, skorzystać z pomocy specjalistów. Następnie, na ile to możliwe, kierownik powinien zweryfikować autentyczność relacji. Jeśli pojawiłyby się w niej herezje czy niezgodności, kierownik w sposób jednoznaczny musi wyjaśnić to wiernemu. Fałszywe NDE mogą pochodzić z choroby psychicznej znanych i nieznanych nam reakcji mózgu, a także mogą mieć podłoże duchowe, zwłaszcza jeśli pojawiają się w relacji nadprzyrodzone, niewytłumaczalne potwierdzenia autentyczności relacji. Jeśli wierny z heretycką relacją po NDE uczciwie próbuje udowodnić jej prawdziwość za pomocą zdobytych informacji w czasie tego doświadczenia, informacje te się sprawdzają, należy zaprosić go na konsultację z egzorcystą. Choroba psychiczna czy reakcje neurologiczne mózgu nie są w stanie wytłumaczyć wszystkich nieortodoksyjnych relacji z NDE. Celowe wywołanie NDE podczas różnych seansów za pomocą różnych narzędzi i aparatury silnie wiąże się z ezoteryką i jest wyjątkowo niebezpieczne dla życia duchowego, ponadto jest także niebezpieczne dla zdrowia. Wywoływanie NDE w celu doświadczenia życia po śmierci przypomina wywoływanie duchów i inne spirytualistyczne rytuały, możliwość doświadczenia raju czy spotkania ze swoimi bliskimi zmarłymi na zawołanie jest sprzeczne z wiarą. Pierwsze przykazanie Boże oraz moralnością katolicką i może stać się okolicznością do bezpośredniego działania szatana. Chęć spotkania się ze swoimi bliskimi zmarłymi podczas wywołania pseudo-NDE przypomina wywoływanie duchów, a doświadczenie rozluźnienia, relaksu, pokoju może być surogatem odurzenia narkotycznego. W Polsce i za granicą można spotkać osoby, które po NDE głoszą rekolekcje,
katechizują, dzielą się swoim świadectwem. Kościół na to pozwala, ale wymagana jest tu szczególna ostrożność duszpasterska. Osoba, która głosi rekolekcję, najlepiej powinna mieć ze sobą misję kanoniczną lub inne dokumenty pozwalające na katechizację. Jeśli NDE uznać za specjalną łaskę Pana Boga, to naturalne się wydaje, że dotknięci nią wierni chcą się nią dzielić. Takie osoby muszą jednak zostać zweryfikowane przez psychologa lub psychiatra, a także teologa. Życie duchowe osoby po NDE nie może się opierać wyłącznie na tym doświadczeniu. Ono może być punktem wyjścia, pewną pomocą, ale nie może być istotą. Kierownik duchowy nie może deprecjonować NDE, uznawać je za coś zwykłego i codziennego, ale nie może też przewartościowywać tego doświadczenia w życiu duchowym. Choć oczywiście, jeśli to było prawdziwe spotkanie człowieka z Bogiem, to wartość tego wydarzenia w życiu człowieka jest absolutna i to trzeba uwzględnić. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.